dla sobie raz piosenka. Młody żołnierz ją ułożył, całe serce, całą duszę w tej piosenki zwrotki włożył. Jaki tytuł dać piosence? Młody żołnierz jest w rozterce, aż się w końcu zdecydował. Niech będzie w plecach i w serce tę piosenkę, tę jedyną śpiewam na ciebie, dziewczyno. Może właśnie jest w rozterce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz tę piosenkę, tę jedyną śpiewam na ciebie, dziewczyno. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. W sposób szczególny witam szczególnych gości, którzy skromnie usiedli sobie tutaj z tyłu i są non-stop przeze mnie zasłaniani, ale to są nasi dzisiejsi główni bohaterowie i główni goście. Witam serdecznie pana pułkownika Kazimierza Klimczaka, dowódcę podczas Powstania Warszawskiego na Woli w oddziale imienia generała Sowińskiego. Pan Kazimierz Klimczak, pseudonim Szyron. Serdecznie pana witamy. Cieszymy się, że może pan z nami tutaj być. Ma 103 lata, dopowiada pan, proszę państwa. To jest przedwojenny, 104, przedwojenny dobry materiał. Pozazdrościć. Witamy serdecznie również pana kapitana Feliksa Waśkiewicza, który tutaj na Pradze walczył, czyli jest żywym świadkiem historii i to, co dzisiaj będziemy inscenizować, oglądać, on przeżył. Dziękujemy bardzo za panów obecność. Mamy nadzieję, że dosyć wiernie to wszystko tutaj przedstawimy i godnie upamiętnimy. Powstanie na Pradze jest prawie że zapomnianym epizodem, wydawałoby się, Powstania Warszawskiego. Zawsze we wszystkich mediach, wszędzie słyszy się o tych 63 dniach powstania po drugiej stronie Wisły. Powstanie na Pradze, choć krótkie, było bardzo ważnym elementem tejże bitwy o Polskę. Nie wiem, co się dzieje, jakaś... Pouspirat... Nie, nikt mi nie chce powiedzieć, nie wiem, co się dzieje, ale mam złe wstępy.
Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, nic nie znaczy nam wojny pożoga. Hej sokoli, nasz wzrok w marszu sprężysty krok i pogarda dla śmierci i wroga. Gotuj broń naprzód marsz, to zwycięstwo, w górę stron orzeł marsz, lub swój zbit. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, do walki nie zbraknie nam sił. Proszę Państwa, dziękujemy jeszcze raz. Przede wszystkim Towarzystwu Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury i tu chciałabym przedstawić Państwu osobę, która jest spiritus modem z tego przedsięwzięcia i wzięła na siebie naprawdę bardzo dużo. Sławomir Wojdat. Bardzo dziękujemy. Cześć i chwała bohaterom! Bardzo dziękujemy obydwu panom za przybycie i wytrwanie w tych warunkach, no dosyć trudnych jednak. Niech zabrzmi uliczka znajomy, baleja, gdzie psy już nie kwitną, gdzie w twierdze zmieniły się domy, a serca zapału nie stygną. Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, tak w piesiach gra, aż braknie tchu. Nasza krew i czyjeś łzy.